Witam Państwa w imieniu Telewizji Zabrze. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Marcin Wyrostek, Kasia Mos, Frele i Cezik oraz zespół Corazon z wokalistami Wiolą Malchar-Orynicz i Marcinem Jajkiewiczem wystąpili podczas sobotniego koncertu w Domu Muzyki i Tańca rozpoczynającego 17. Metropolitalne Święto Rodziny. W myśl tegorocznych obchodów jest fundamentem społeczeństwa. Koncertem w Domu Muzyki i Tańca zainaugurowano 17. edycję Metropolitalnego Święta Rodziny. Dla rodzin, które tego dnia zasiadły na widowni, było to... wspólne spędzenie czasu. Okej, a czy... świętowanie. No właśnie. Bycia rodziną. Każdy moment jest dobry. Każdy. Każdy moment, no a w szczególności taki też... jakby to powiedzieć, no dzień też wolny od pracy dla spędzenia wspólnej chwili. Bo rodzina to... zaufanie. Miłość. No właśnie, że jeden drugiego wspiera. My uczymy dzieci tego, jak, że tak powiem, wspierać się w ciężkich chwilach, jak przeżywać ciężkie chwile, jak się dzielić emocjami. To jest takie dość ważne. W tych czasach przede wszystkim, gdzie no, młodzież jest troszkę inna niż my. Rodzina to jest coś wielkiego, to jest miłość, to jest szacunek, to jest coś pięknego. Poczucie bezpieczeństwa. No tak, tak. No jak nie byłoby rodziny, to by było nudno. Dla mnie jest największą wartością, największym dobrem, największą radością. Wszyscy się powinni w rodzinie szanować, wspierać. Rodzina to jest ktoś, na kogo można liczyć w każdej sytuacji. I w radosnych chwilach, i w takich smutniejszych również. Pielęgnujemy, ile się da. Nasza rodzina jest bardzo duża i bardzo kochana. Co daje tak naprawdę rodzina? Ja myślę, że taką siłę do życia, do wyzwań, do pokonywania przeszkód, no i radość. Radość z życia. My właśnie często razem wyjeżdżamy, razem się spotykamy, śpiewamy, także to jest taki power. Kocham muzykę ekipy Marcina Wyrostka, uwielbiam wręcz od zawsze, od kiedy istnieją. No dzieci dopełniły taką, to była ta wisienka na torcie dzisiaj. Muzyka łączy pokolenia. Staramy się zawsze docierać do różnych odbiorców, właśnie jeżeli chodzi o ten rozstrzał pokoleniowy. I tak dzisiaj się pojawiły utwory z różnych bajek Disneya. I również łączyliśmy to z moją inspiracją, śląską muzyką. To jest mój nowy projekt Tradycyja, gdzie zagraliśmy utwory inspirowane muzyką ludową śląską. Więc połączenie tych różnych klimatów, plus Astor Piazzolla, plus muzyka jeszcze bałkańska, powoduje to, że mogliśmy jakby pokazać naszą różnorodność naszych inspiracji muzycznych całego zespołu Corazon i śląskich kameralistów w całym składzie, plus jeszcze Frelki, Kasia Moś, Marcin Jajkiewicz i Cezik. Z tą, myślę, różnorodnością też odbiorców. Czas tego spotkania rodzinnego, a jeszcze w połączeniu z muzyką, ze wspólnym śpiewaniem, ze wspólnym uczestnictwem, to myślę, że to chyba jest tak fajnie w moim... mniemaniu spędzony czas na koncercie. To już ogólnie 17. edycja Metropolitalnego Święta Rodziny i to, co chyba takie najważniejsze, tak, to jest właśnie przypominanie. To jest przypominanie o rodzinie, o tych fundamentach, o tej podstawie, która powinna tą rodzinę tworzyć. Czym jest rodzina? To jest coś najważniejszego. To nawet trudno to takie jednym słowem czy dwoma słowami powiedzieć. To jest życie, to jest oddanie, to jest miłość, to jest poświęcenie. To jest chyba to, co jest najważniejsze i potem radość z tego, co też się razem tworzy. Obchody Metropolitalnego Święta Rodziny potrwają do 2 czerwca. W tegorocznym programie oprócz koncertów zaplanowano m.in. pikniki, spektakle i biegi.
To jedyna taka noc, podczas której można zwiedzić najciekawsze miejsca kultury oraz zabrzańskie muzea. Na uczestników Nocy Muzeów czekało wiele atrakcji. Szyb Maciej zorganizował wyjątkowe, bo w całkowitej ciemności, zwiedzanie z przewodnikiem. Race, flary, reflektory i świece dymne dodawały niesamowitych wrażeń podczas prezentowanego sprzętu wojskowego w Parku Techniki Wojskowej. Była to niepowtarzalna okazja do wykonania oryginalnych fotografii. Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido również przygotowały ciekawą ofertę. Zwiedzający mogli przejść się najniżej położoną trasą turystyczną w górnictwie węglowym, aż 320 metrów pod ziemią, a także usłyszeć najciekawsze historie przemysłu węglowego, czy przepłynąć najdłuższym podziemnym spływem w Europie. Natomiast w Muzeum Miejskim w tę wyjątkową noc przygotowano ekspozycję tkaniny artystycznej pod nazwą Wątki zebrane. Wystawa ma charakter retrospektywny. Prace są z tego przedziału czasowego 1991, najstarsza praca, a najnowsze prace to jest 2024 rok. Także grupa obejmuje 22 artystów, w tym niestety 3 osoby od nas już odeszły. To jest taki przekrój wszystkich technik, wszystkich sposobów wypowiedzi tkackiej, jakie uprawiała grupa. Grupa składała się z artystów i składa się z artystów, którzy pracują w różnych dziedzinach sztuki. Natomiast założenie grupy było otwarte i jedyną zasadą było to, że ktoś deklaruje, że lubi coś splatać ze sobą. W związku z czym ta formuła grupy pozostaje wciąż otwarta. Nie ma żadnych rygorów, jakichś ideogramów. Stąd jest ta nazwa Przekaz, ponieważ ona jest bardzo pojemna. Mam wrażenie, że jest to taki smakowity kąsek do obejrzenia i do zachęcenia i uświadomienia sobie, że na Śląsku też działali artyści, którzy pracują w tkaninie unikatowej, bardzo szeroko pojętej oczywiście. Skąd Państwo się dowiedzieli o dzisiejszej wystawie? Oglądaliśmy program, jakie są atrakcje w okazji Nocy Muzeów i postawiliśmy na tutejsze muzeum, ponieważ no, ciekawi nas tutaj różna taka artystyczna dusza związana z motkami, a tu właśnie taka wystawa jest. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że tu jesteśmy i nowe, nieznane, artystyczne przeżycia mamy. Te obrazy tutaj na maszynie szyte, oj, to jest po prostu jakieś nieprawdopodobne. Różne niesamowite rzeczy, te gobeliny, te właśnie te hafty, to jest coś nieprawdopodobnego. Jakie talenty mają niektórzy ludzie i jak te talenty się przekuwają na takie piękne wyroby i że możemy to tutaj zobaczyć. Naprawdę zachwycające są te dzieła artystów i muszę powiedzieć, że doceniam naprawdę pracę, bo to jest rzeczywiście takie powolne, cierpliwe, długotrwałe, skomplikowane wzory. To naprawdę nie są łatwe, żeby to wykonać. Sama próbowałam też nieraz robić makramy. Wystarczy jeden błąd i od razu wszystko widać. Jest naprawdę bardzo fajne, bo jeszcze można przy okazji pooglądać, jak się robi coś. No sama nieraz próbowałam i wiem, że niektórych to bym rzeczy się nie podjęła. Z okazji właśnie Nocy Muzeów czy jakichś innych imprez coś się dzieje, właśnie połączenie i tego spektaklu nawiązującego tematycznie do nici powiązań, sznurków, wełen i różnego rodzaju techniki, które można sobie zobaczyć. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.